Publish. Dzień dobry, z tej strony trener Jacek. A z tej trener Adam. No dobra, dzisiaj kolejna, druga część drewnianego kombo i mamy... Pierwszą u góry? Tak jest, mamy drabinę do nieba połączoną z liną do dołu. No i co? Czyli najprostsza drewniana konstrukcja, szczebelki na konstrukcji cyrkla. Na konstrukcji cyrkla, bo są dwa na krzyż, dwie na krzyż belki i to wszystko połączone szczebelkami. Dobra, to opisywanie troszeczkę jak smakuje herbata, więc może pokażmy. Chyba, że im zależy ile łyżek cukru. No tak. Nie wiem, czy to jakieś dwie techniki będą. No jak? No zawsze są dwie. Uwaga, pierwsza Adasia. Tak, ręka. Wchodzenie klasyczne, czyli nogi wykorzystujemy z rękoma, noga wysoko, dwa szczebelki i robimy przysiad na jednej nodze, wspięcie się na jednej nodze. Tu już Adasia głowy nie ma, ale już wracamy. Mamy Adaśka. Zejście jest po linie. Po linie zejście już pokazywaliśmy na innym filmie, więc pokażemy tylko poglądowo. Widoczne. I nawet widać nasze bugi, które tutaj też można pojeździć w Adventure Parku. A druga wersja, zobaczymy czy mi biceps wytrzyma, bo już mi trochę boli. Wczołgać się na tym, na samym bicepsie? No chciałbym to zobaczyć, no jak to... Jacek na samym bicepsie, nie używa nóg, dobra metoda treningowa na bica. Więc okej, same bicepsy, postrzelony żołnierz, ratuje się. No okej, ale dam radę. Dam radę, wszedł na samych bicepsach. I tutaj też na samych bicepsach na linię schodzi. Nóg nie używa. Dam radę. Okej, także jak widać, to przeszkoda to metoda, co Jacek to to metoda, co Adaś to przeszkoda. I metoda. Inaczej. Wszystko jest dobrze, widać tak. Okej. Ciekawe, czy na biegunie się uda. Większość na bicepsie tylko. Na biegunie nie ma szans. Myślę, że dobrze jest technicznie porobić przeszkody. Bo jednak jak się ścigasz, to wtedy trzeba być trochę też cwaniaczkiem. Tak, odpoczywać. No ale w ramach rozsądku cwaniaczkiem omijać przeszkód to nie polecamy. Bo jednak to wydarzenie jest po to, ma nas poniewierać. A nie tylko żeby ukończyć zwykły płaski bieg. Tak jest. Dobra, to co? Temat wyczerpany, zostańcie z nami, zostawiajcie komentarze, bo dzięki temu jesteśmy w stanie przygotowywać coś nowego dla was. Subskrybujcie kanał. Łapy w górę, no i oczywiście dzwoneczki. I dawajcie komentarze właśnie, co byście chcieli więcej tutaj zrobić. Pomysły na przeszkody, pomysły na różne nasze kolejne serie filmów. Na pewno będziemy je realizować kolejno, jak tylko będziecie pisać komentarze. Jak już pewnie zauważyliście, pojawiły się nowości, czyli vlogi. Vlogi z naszej pracy, oprócz tylko samych nagrywek przeszkodowych, będziemy pokazywali mniej więcej, jak wyglądają nasze inne aspekty naszej pracy. Dokładnie, dobra, to do zobaczenia, trzymajcie Cześć, się. Cześć, hej. Hejo.